Dawnośmy się nie widzieli, drodzy widzowie, ale pamiętajcie, że jakbyście się bardzo za mną stęsknili, to możecie mnie znaleźć tutaj i to w zasadzie co dzień. Wiecie, że jestem zagorzałym patriotą śląskim, a szczególnie górnośląskim. Lubię na YouTubie znajdować jakieś takie stare nagrania sprzed na przykład kilkunastu, kilkudziesięciu lat gdzieś ze swojej okolicy i lubię gdzieś na nich znajdować sobie jakieś znajome mi miejsca i potem porównywać, jak one się bardzo na przestrzeni tych lat zmieniły. Zmieniły to być może za mało powiedziane, bo jak wiecie, są takie przypadki, że dane miejsca po prostu znikają z powierzchni ziemi. Jestem przekonany, że każdy z was gdzieś w swojej okolicy, tam gdzie mieszka, potrafi wskazać jakieś urokliwe miejsce, którego niestety już po prostu nie ma, albo ewentualnie niszczeje i popada w ruinę. I oglądałem sobie jeden taki film na YouTubie właśnie gdzieś z przejażdżki po piekarach śląskich pobytomych z 97 roku i w pewnym momencie moją uwagę przykuł jeden obiekt. Mianowicie był to dom stojący obok ulicy Strzelców Bytomskiej na marginesie bardzo długiej ulicy, bo ciągnącej się aż z centrum Bytomia do samych Tarnowskich Gór. Otóż tak, przede wszystkim tego domu dzisiaj już nie ma. Wybrałem się tam, żeby zobaczyć, jak wygląda jeszcze to miejsce, no i tylko nieliczne jakieś walające się po okolicy cegłówki czy jakieś resztki fundamentów w ogóle wskazują, że cokolwiek tam było. Ale mamy w dzisiejszych czasach taką technologię, że możemy się, no w zasadzie, w pewien sposób cofnąć w czasie. Znalazłem to miejsce na Google Maps, tak na marginesie w Google Mapsach Bytom jest bardzo fajnie zrobiony, bo cały odtworzony jest w 3D, także można go sobie z każdej strony dokładnie obejrzeć. I okazuje się, że dom ten stał do końcówki 2017 roku i potem został wyburzony, czyli już 4 lata temu. Jak popatrzy się na zdjęcia, to widać po nich, że ten dom był jednym z kilku, które tam stały. W ogóle ta droga Strzelców Bytomskich w kierunku właśnie przez Dąbrowę Miejską na Tarnowskie Góry była dość gęsto zabudowana i po jednej i po drugiej stronie, ale one już są praktycznie w 100% wyburzone. Wyburzony jest też kościół Józefa Robotnika, który znajdował się dosłownie kilkaset metrów dalej w kierunku Tarnowskich Gór od tego domu. Ale o co mi w ogóle chodzi? Ten dom się prezentował dość osobliwie, bo był jedynym domem mieszkalnym na samej górze przy ulicy Strzelców Bytomskich. Nie wiem dokładnie, kiedy ten dom był budowany, ale obstawiałbym na pewno jakieś lata 20-30. Ja miałem szczęście, będąc chłopcem około 7-8-letnim, poznać pana, który ten dom zamieszkiwał. Otóż w tym domu mieszkał pan Adolf. Nie mylić tutaj ze znanym malarzem pokojowym ani świętej pamięci Adolfem Kudlińskim Prepersem. Pan Adolf jeździł z nami na ryby, bo ja opowiadałem wam wielokrotnie, ale kiedy byłem małym chłopcem, to z moim dziadkiem bardzo dużo jeździliśmy na ryby. Między innymi na taki staw, który znajduje się w Bytomiu, niedaleko właśnie od tego domu. Myśmy tak na ten staw sobie mówili kodowo rybaczówka i tam właśnie poznaliśmy pana Adolfa, który tam nad tym stawem spędzał duży kawał życia. Kiedy ja miałem lat może z 7-8, to on już był takim panem, obstawiam koło 70. Potem jeszcze przy tym nieistniejącym już domu mój dziadek spotkał go parę razy i rozmawiał tam z nim. Nie wiem, jak pan Adolf miał na nazwisko, obstawiam niestety raczej, że skoro było to około 20 przeszło lat temu, to niestety, ale pan Adolf już najprawdopodobniej nie żyje. Także pana Adolfa już nie ma. Dom jest zrównany z ziemią, nie ma po nim śladu. Ja o panu Adolfie niestety nie mam żadnych informacji. Nie wiem, czy miał on jakąś rodzinę, żonę, czy miał jakieś dzieci. Jeżeli są tu jacyś pasjonaci bytomscy, być może kojarzą tą postać, być może kojarzą to miejsce, może mają jakieś informacje na ten temat. Widzicie, i takich ludzi, i takich miejsc, takich domów, gdzie na przykład mieszkały jakieś wielopokoleniowe rodziny, czasami już ci ludzie nie żyją, czy wyjechali, czy wyjechały gdzieś za granicę ich dzieci. Te domy czasami gdzieś tylko stoją i straszą jako ruiny, albo w ogóle zniknęły z powierzchni ziemi. Także na pewno takich historii jest tysiące i wy sami na pewno takie historie ze swojego otoczenia znacie. Jaka puenta płynie z tego materiału, drodzy widzowie? Nie wiem w sumie, nie zastanawiałem się. Chyba się z wiekiem po prostu robię coraz bardziej sentymentalny. No.